Witam Was serdecznie ze sklepu Odkrywca Historii. Dotarły do nas pierwsze egzemplarze najnowszego wykrywacza polskiego producenta Rutus Atrex. Wykrywacz metali Rutus Atrex jest następcą modelu Alter 71, który był bardzo popularnym detektorem i cieszył się pozytywną opinią. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Państwu najnowszy model wykrywacza metali Rutus Atrex, zapoznam Was z jego menu i funkcjami oraz podzielę się wrażeniami z pierwszego wypadu w teren. Kupując wykrywacz metali Rutus Atrex otrzymujemy wykrywacz metali, cewkę i dwa pokrowce. Należy tutaj nadmienić, że wykrywacz metali Rutus Atrex występuje w dwóch wersjach. Z cewką czarną 28 cali podwójne DD, jak również z cewką białą 29 cali również podwójne DD. Kto może zostać użytkownikiem wykrywacza metali Rutus Atrex? Każda osoba, ta, która zaczyna przygodę z poszukiwaniami, jak również doświadczony detektorysta. Rolę bardzo uniwersalnego wykrywacza metali nadają tutaj dwie aplikacje, Basic i Adventure. Są to aplikacje stworzone dla osób, które zaczynają przygodę z detektorem, jak również osoby, które są już zaawansowane i chcą tworzyć własne programy autorskie, które pomogą im skuteczniej prowadzić własne poszukiwania. Program Basic stworzony został z myślą o osobach, które zaczynają przygodę z poszukiwaniami, jak również o detektorystach, którzy są zwolennikami pracy typu włącz, idź i szukaj. W związku z tym w aplikacji Basic znajdziemy gotowe programy do poszukiwań. Są to program plaża, las, park, pole i wszystkie metale. Tutaj zwrócę uwagę na pewien fakt, iż Rutus Atrex oryginalnie wgraną ma aplikację Adventure. Natomiast jeżeli chcielibyście wgrać aplikację Basic, trzeba ją pobrać ze strony producenta. Link do aplikacji znajdziecie w opisie, natomiast w następnym filmie zaprezentuję Wam, w jaki sposób zmienia się ta aplikacja. Program Adventure będzie służył detektorystom tym bardziej zaawansowanym. Posiada on 9 fabrycznych trybów pracy i ma możliwości tworzenia własnych programów na bazie funkcji, które są zamieszczone w detektorze. Możesz stworzyć również swój własny autorski program i skutecznie prowadzić poszukiwania w różnych terenach. Korzystając z aplikacji Adventure, można korzystać również już z programów, które przygotował wcześniej producent. Są to programy, które posłużą nam w różnych terenach, w różnych sytuacjach i oczywiście takie, które preferują użytkownicy. Możemy szukać monet, biegać po plaży, jak również głęboko szukać zakopanych depozytów. Jeżeli chcemy, aby nasz detektor był bardzo szybki, uzyskamy ten efekt. Jeżeli chcemy, aby widział duże srebra, skupiska monet, jak najbardziej też możemy skorzystać z gotowego programu. Kolejnym mocnym atutem wykrywacza metali Rutus Atrex są zastosowane w nim częstotliwości pracy. W Rutusie Atrex mamy do dyspozycji aż 71 częstotliwości w zakresie pracy od 4,4 kHz do 18,4 kHz. Skok przestrojenia w tym detektorze następuje co 0,2 kHz. Taki zakres częstotliwości powoduje, że ten detektor jest bardzo uniwersalny. Wyższe częstotliwości powodują to, że detektor jest bardzo czuły na małe przedmioty, natomiast dobierając niższe częstotliwości możemy szukać bardzo głęboko zalegających depozytów, skupisk monet czy innych większych przedmiotów. Uważam, że kolejną bardzo dobrą funkcją, przydatną podczas poszukiwań, zastosowaną w wykrywaczu metali Rutus Atrex jest tak zwany ekran
podglądu zakłóceń elektromagnetycznych. Aby nasze poszukiwania były jeszcze bardziej skuteczne, w wykrywaczu Rutus Atrex zastosowano nową funkcję, ekran tak zwanych szumów. W jaki sposób możemy podejrzeć, jakie występują zakłócenia wokoło nas? Przyciskamy guzik ustawień. Podkreśli nam się częstotliwość, bardzo ważne, bo pod funkcją częstotliwości kryje się ten ekran. Następnie przyciskiem włącznika aktywujemy tą funkcję i ujawnia nam się wyświetlacz, na którym pokazany jest poziom szumów. Jesteśmy obecnie w sklepie, gdzie jest dużo urządzeń elektrycznych, pracują komputery, jest dużo metali kolorowych i żelaznych, no i pokazuje nam to wszystko ten filtr. Dotarłem już do lasu, do miejsca, gdzie będę prowadził poszukiwania. Pokażę Wam, na czym polega podgląd ekranu szumów i jak odpowiednio dostroić częstotliwość. Wchodzimy ponownie w ekran szumów. Pokazuje on nam zakłócenia, jakie występują. Ja obecnie mam wprowadzoną częstotliwość 17 kHz i jestem odchylony od tych szumów, które pokazuje nam wyświetlacz po prawej stronie, czyli jestem dobrze dostrojony do miejsca, gdzie będę prowadził poszukiwania. W momencie, kiedy ta częstotliwość byłaby wyższa, 18,2 kHz, te drobne szumy, zakłócenia mogłyby wpłynąć na pracę detektora. Natomiast ja robię odchylenie w lewą stronę, czyli uciekam trochę z częstotliwością niżej, także te szumy nie będą nakładały mi się na moją częstotliwość pracy. Skuteczność będzie dużo większa. Zatwierdzamy i zaczynamy poszukiwania. Kolejną niesamowicie przydatną funkcją w wykrywaczu metali Rutus Atrex jest funkcja kasowania wody. Pozwala ona na stabilną pracę na mokrej, słonej plaży, w bagniskach, w wodzie czy w terenach po odpływach, tam gdzie występuje duża wilgoć i zakłócenia. Funkcja kasowania wody redukuje także w znaczący sposób reakcję detektora na koks, grafit, łupki i inne niemetalowe obiekty przywodzące prąd elektryczny. W jakiej sytuacji mogę stosować funkcję kasowania wody? W chwili obecnej mam ją wyłączoną. Jednak dotarłem do miejsca, gdzie dawniej były rozlewiska, gdzie człowiek przychodził nad wodę, pobierając tą wodę, korzystając z niej, gubił wiele przedmiotów. No i w tym miejscu będę prowadził poszukiwania. Natomiast występuje tu sporo zakłóceń, w związku z tym, że jest to taki teren już mokry, bagnisty. I aby wyeliminować wszystkiego rodzaju zakłócenia, wrzucam sobie filtr kasowania wody. Będzie on przydatnym w miejscu, gdzie ja teraz będę prowadził poszukiwania. No i mam detektor gotowy do pracy w tym trudnym, bagnistym terenie. Jeżeli chcielibyście z wykrywaczem metali Rutus Atrex prowadzić poszukiwania z zestawem słuchawkowym, są dwie możliwości. Fabrycznie Atrex wyposażony jest w gniazdo typu jack i możemy zastosować słuchawki na kablu. Natomiast jeżeli chcielibyście stworzyć system bezprzewodowy, opcjonalnie trzeba kupić odbiornik słuchawkowy OS2. Wtedy możemy stworzyć zestaw bezprzewodowy. Nadmienię tutaj, że poprzednie odbiorniki słuchawkowe OS1, które były stosowane w innych wykrywaczach metali, nie będą współpracowały z wykrywaczem Rutus Atrex. Musicie nabyć nowy odbiornik. Pierwsze poszukiwania z wykrywaczem metali Rutus Atrex już są poza mną. Muszę Wam powiedzieć, że ten detektor wniósł we mnie bardzo pozytywne wrażenia. Prostota w obsłudze, lekkość tego wykrywacza, komfort przemiatania przemawia na plus. Możliwość regulacji częstotliwości w zakresie od 4 kHz do 18 czyni ten detektor bardzo uniwersalnym. Jeżeli chcę szukać monet, wybieram częstotliwości wyższe. Jeżeli interesuje mnie penetrowanie głębszych warstw ziemi, moje częstotliwości są niższe.
Ta uniwersalność jest kolejnym atutem tego wykrywacza. Szybkość reakcji na różnego rodzaju cele to jest po prostu niesamowite. Ten wykrywacz został wzbogacony o nowy procesor i to widać faktycznie. Jest sygnał, jest reakcja, nie ma możliwości pominięcia. Bardzo dobra identyfikacja dźwiękiem, możliwość regulacji właśnie też tego dźwięku, dobre ID, które precyzyjnie wskazuje, co jest pod cewką. No, tutaj są same atuty. Wszystkiego rodzaju filtry, które zostały zastosowane w tym detektorze, też pozytywnie wpływają na komfort pracy i na skuteczność poszukiwań. Jestem pozytywnie zaskoczony pracą z tym urządzeniem. Z ręką na sercu polecam Wam ten detektor. Jeżeli ktoś szuka uniwersalnego wykrywacza, śmiało sięgnijcie po wykrywacz metali Rutus Atrex. Jeżeli byście mieli do mnie jakieś pytania, jeżeli chodzi o ten wykrywacz metali czy jakiś inny, piszcie do mnie śmiało. Jeżeli już dzisiaj byście chcieli zakupić ten wykrywacz metali, pod filmem w opisie jest link do sklepu, gdzie możecie ten detektor nabyć.